Hej, z tej strony Wiki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj z Karim. Dzień dobry, witam. I mam nadzieję, że testniecie za serią najdziwniejsze połączenia, ponieważ wracamy dzisiaj z kolejną dawką smacznych i niesmacznych rzeczy. Ależ to będzie. Specjalnie jestem głodny dzisiaj. Cały dzień się głodzę, dlatego żeby zjeść pyszne rzeczy, które przygotowaliśmy dzisiaj. Mamy tutaj mnóstwo rzeczy, moi drodzy. Trzy połączenia. I w zasadzie są to połączenia wybrane przez was z komentarzy. Także wiecie, co robić, jak chcecie znaleźć. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to po prostu musicie pisać w komentarzach. My sobie wybierzemy jakieś składniki. I co, zaczynamy? On już zaczął. Okej, w takim razie, skoro Kali zaczął od pianek, to dołożymy do tego musztardę serbską. Co się stało z tym? W ogóle, zobaczcie, te pianki zawsze, zawsze, kurczę, nigdy nie wyciągnąłem pianki, żeby była pojedyncza, nie? Zawsze są poklejone tak samo. O, ładnie pachnie, mam ochotę teraz na ale mam ochotę na musztardę. Ale nie z piankami. Czemu nie? Właśnie, będzie dobrze. Ja myślę, że te połączenia tylko z pozoru wyglądają źle. Okay? Ile tych pianek? Kładę po dwie. Nie. Jedno. No chociaż jedno musisz zjeść, ale w całości. Czekaj. Po co ci widelec w ogóle do... Pianek. Okej. Okay. Ja jakieś pianki widelce. Właśnie, dobra, ja próbuję pierwszy raz coś takiego. Najdziwniejsze połączenia to też sztućcem będę jadł. Widać, że ja to maszam tutaj. Widać. Ja też, zobaczcie. Yummy. Oh shit. Poczekaj. No musztarda pachnie bardzo ładnie. Moja jest cała. Okej. Okay. Autentycznie tak cała. Skoro. Ale no, zobaczymy. Mm-hmm. Może odkryjemy coś nowego, uwaga. Mmm. Ostre, pikantne. A, faktycznie ostre, dobra. To teraz musztardę. Ale powiem wam, że ciekawe. To nie jest coś tego typu, co parówka z nutellą, bo to jest obleśne, ale to jest całkiem takie... Myślę, że znajdą się osoby na świecie, które coś takiego jedzą, bo pianki są popularne i musztarda jest popularna. Myślę, że ktoś coś takiego próbował. W Ameryce pewnie. No, coś, nie wiem, zaglądam. Wiesz drugą? Właśnie się zastanawiam. Dobra, zjem. Sama w sobie pianka jest po prostu dobra, Pani, smaczna. Dla was zjem tą drugą. Sama w sobie pianka jest smaczna, ale musztarda ciekawie fituje. No ciekawe, jak ktoś nie lubi musztardy. No to, słuchajcie, ta seria ogólnie opiera się na gustach, nie? I każdy z nas ma inne gusta, więc wydaje mi się, że nam na przykład smakuje, a was to obrzydza, nie? Jak myślicie na przykład o musztardzie samej, więc... No może ktoś po prostu jej nie lubi. Dobra, w takim razie punktacja od 1 do 10. A, wracamy do tej super skali. Dobra, no to ja 8 na 10, podobało mi się. Dobre było. Ja też, dobra, nie będę taka sama jak zawsze. Dawaj. Ja dam 9, bo było naprawdę spoko. No. Nie skrzywiłam się ani razu. Dobra, drugie połączenie już znacie. To jest dżem mojej mamy, którą serdecznie pozdrawiam, bo moja mama robi najpyszniejsze dżemy po prostu truskawkowe na świecie. Także wzięliśmy ten... Mam nadzieję, że z kabanosem też będą tak samo smaczne. Dżem własnej roboty. Ponieważ nasze drugie połączenie to kabanosy i dżemik. Tak, truskawkowy? Zobacz jak pachnie. Szkoda, mam nadzieję, że YouTube niedługo wprowadzi tę funkcję, że będziecie mogli też czuć to co my. A dla mnie kabanosy... Ile sobie życzysz kabanosa? Połowę? No, połowę, no ej, ale tak czuję po tych piankach, coś mi siadło. Powinniśmy chyba się napić. Na żołądku. Tylko teraz mamy na talerzach tutaj musztardę i nie możesz z nią jeść. Musimy dobrze sobie założyć. Nie, właśnie kusi. Kabanos z musztardą to jest no. Siadło. Yummy. Kurde, trochę dużo tego dżemu dałem. Wygląda jak ketchup, po prostu no. No, tak naprawdę to tutaj jest ketchup, robiłem was w balonu. Właśnie to jest to, co ja powiedziałam wcześniej. Że zapach rzędu mięska z truskawką to już no. Nie uda mi się tego spróbować tak łatwo jak poprzednie połączenie. Myślisz? Ja na przykład, naprawdę nie chcę. Ja jestem miłośnikiem w ogóle wszelkiego rodzaju wyrobów wędliniarskich i mięsnych, wyrobów kiełbasianych, także... Ja o tym wiem bardzo dobrze. Ja lubię. I już mam ochotę go wszamać. I myślę, ale ja że... ostatnio coraz bardziej rezygnuję z mięsa i no, dlatego nie po drodze mi trochę tutaj... Zauważyłem, z Wiką już się nie da iść na burgera prawie, że... Dzisiaj jedną hot doga Wikę. Przypadek, raz na milion. Dobra, koniec gadania, próbujemy. Patrzcie na to. Moja to w ogóle wygląda... Jesteś hardcorem jakimś po prostu. Polecasz? Jak powiesz, że polecasz, to zjem. Jak powiesz, że nie polecasz, to nie zjem. No, nie wiem. No i dobra, i tak muszę zjeść. Dziwne. Nie wiem. Nie wiem, nie smakuje. Ja nie czuję jeszcze smaku, bo nie chcę go czuć. Ej, no to co? Musisz poczuć. Nie, no to akurat jest słabe. Jak tamto było zjadliwe, na imprezie mogłem coś takiego jeść. Nie było to zbyt dobre. W ogóle... Dlatego zaczynam wątpić w tą serię po zjedzeniu właśnie kabanosa z dżemem. Nie, wiecie co? Najlepiej jak coś tak kontrastuje trochę bardziej, jak musztarda z żółkami. Tak. Natomiast tutaj nie to wiem, było słodkie, to nie? Było bezbarwne takie mam wrażenie. No. Trochę za słodki ten dżem w stosunku do kabanosa, na nic. W każdym razie ja daję... Punktacja. 3 na 10. A ty?
Następnym razem ja muszę dać pierwszą punktację, bo zawsze chcemy dać tak samo, ale... No dobra. Ja daję takie typowe 2 na 10. No, też miałem tak dać, ale stwierdziłem, że jednak z racji tego, że kabanosy lubię, to dałem 3. Halo! Trzecia runda! Nic nie słychać! Najlepsza! Najlepszy sos na świecie. Barbecue. Okay. Nie zapłacili nam za tę reklamę, nie. Proszę. On już jest zjedzony. Bo ja go jem, bo bardzo mi smakuje. Mamy teraz tutaj ciasteczko zbożowe. Mm. Bardzo zdrowe i troszeczkę mniej zdrowy sos barbecue. O, skręt żołądka chyba. Zawsze za dużo tego jesz. Okej, już w porządku? W porządku, wszystko gra. Dobra, to następna dostawa tutaj... Sosiku. Tak, mogę ci nałożyć go? Tak, tylko nie żałuj sobie. Dobra, zrobię ci minkę taką. Minkę? To miały być oczy. Jezu, jak mi się zbiera. Spadło na... Ale to super wygląda, jak taka emotka. Nie wiem, czy uda ci się pokazać. Patrzcie szybko, patrzcie, póki oczy... Nie spłynęły, a już spłynęły, już jest mucha taka. Ten sos jest poezją. Ja coś czuję, że będzie mi smakować. Ja ostatnio go nie lubię, więc dla mnie to nie jest jakiś tutaj... Rarytas? Jakiś niebo, to dla mnie nie jest. Mogę tam mieć tyle sosu? Myślę, że może... Start? Start. Zapomniałam, jak oho, jak on smakuje. Nie, jak już mi zaczyna nachodzić dużo śliny do tym buzi, to nie jest tam. te ciastka są takie dobre, a takie zniszczyliśmy. Szczerze? Świetne. Nie. Naprawdę. Może dlatego, że lubię po prostu sos barbecue. Sos barbecue ma taki słodki posmak. Ciastka mają słodki posmak. Wcześniej to się nie sprawdziło w kwestii kabanosów. Akurat kabanosy jakoś zupełnie nie pasowały. Tutaj też jest trochę za słodko według mnie. Ja zjem samo ciastko. Jest trochę za słodko, ale zjadliwe. Ale tak szczerze, jak sobie pomyślę, że ktoś przyszykowałby na jakiejś imprezie takie... No to byś nie skończył. Smaku jakiej, to bym chyba już nie zjadł więcej. U mnie sprawa wygląda tak, że ja ten sos barbecue oceniam tak na takie 5 na 10 zazwyczaj. Mhm. Jak go jem, to w takiej bardzo małej ilości, a w połączeniu z tym dobrym ciastkiem, no to średnio jest do mnie. Średnio. Pierwsza reakcja była dobra, ale to dlatego, że miałem smak tylko i wyłącznie sosu barbecue, bo on tutaj jest dominujący. Mhm. Nie? No, później tak. Wchodzi smak ciastka i wtedy już się robi nieciekawie. Przydałaby się woda. Fuj, ja chyba pójdę zwymiotować zaraz. Biedny mój, tak się tutaj na odcinek jak się trudzi, poświęca. Ocena końcowa trzeciego połączenia, Wiki? Ocenę końcową na rok 2018. Tak, bo już nie nagramy następnego odcinka chyba z tego. Nie, z przedmiotu ciastko z barbecue to 2 na 10. Znowu? Znowu 2 na 10. Nie, jak teraz myślę, to kabanos powinien mieć takie 2,5, ale już było minęło, więc tutaj daję 2 na 10. Nie chcę dać jedynki, no bo zjadłam, prawda? Ja daję 4 na 10. Nie było tak źle. Okej. I tak wygrało połączenie zdecydowanie. W takim razie wygrały nasze pianki. Naszych pianek. Możemy musimy po piance to, na koniec to zjeść. Uczcimy to. Ale z musztardą. Nie. Nie. Ja już mam w musztardzie całą. Chubby Bunny! Kochani, wpadłam na pomysł, że na moim albo na jego kanale kiedyś był taki challenge Chubby Bunny z piankami. I on był taki super, ja sobie teraz przypomniałam o tym, może go zrobimy. Jeśli chcecie, to dajcie znać koniecznie. Koniecznie piszcie też połączenia do kolejnego odcinka najdziwniejszych połączeń. Jeśli jak wyleczymy się z bólu brzucha, bo ja na pewno będę miał, to taki odcinek nagramy, także co? Dzięki, Wiki. Dziękujemy bardzo. Wpaść. Wpadnijcie do Kaliego tak samo. Zapraszam. I widzimy się w następnym odcinku. Buziaczki. Lewą ręką się poszukałam. Wika zmienia imidż, jak widzicie. Wiki, pomachaj. Mm.